sercu. 17 września prowadzimy się przy Chrystusowym ołtarzu, aby w szczególny sposób modlić się o zachowanie pokoju i sprawiedliwości, aby modlić się za tę, która jest naszą wspólną matką i żywicielką, za naszą ojczyznę, aby modlić się, by mogła dochować wierności Bogu Ewangelii Krzyżowej, mimo przeróżnych zarys, które próbują co rusz uderzać i sprowadzać na bezdrożę. Chcemy modlić się w intencji Radia Maryja, Telewizji Trwam, środków nowej ewangelizacji, tak bardzo potrzebnych we współczesnym świecie, kiedy zło zwarło się razem i walczy, aby odrzucić Boga, Boże prawo, Bożą miłość życia współczesnego świata. Trwamy w tygodniu modlitw o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Chcemy ogarnąć modlitwę tych, którzy mają decydować o przyszłości naszej ojczyzny. Chcemy za wszelką cenę obronić w nich ducha wiary, patriotyzmu, wierności ojcom i pradziadom. W następnej intencji chcemy dziękować wraz z Krzysztofem i Iwoną za 22 lata wspólnego życia w sakramentalnym związku małżeńskim i prosić o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski na dalsze lata, na przeżywanie pięknych, pełnych jubileuszy. I trzecia intencja. Chcemy miłosiernemu Bogu polecać zmarłą i Marinę, Pawła, Apolonię z rodziny Rozkosz. Świadomi swoich grzechów zaniedbań, przeproście Boga za wszystko, co nas od Niego wydziela, abyśmy czystym sercem mogli uczestniczyć w tej Eucharystii i wypraszać potrzebne łaski. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Młodzieńcze Tobie mówię wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkie pogardy strach wielbili Boga i mówił. Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Wyrobnikami do czasu, dopóki im zdrowie pozwoli.
nie załatwi narodu polskiego. Na różne sposoby naród mobilizował się i za cenę najwyższą, za cenę własnego życia podejmował walkę z okupantem Zachodu i Wschodu. A gdy nadarzyła się okazja, znowu wynęcniali niemalże zataczający się od głodu żołnierze opuścili Syberię czy tajnie rosyjskie, by jednoczyć się do walki z Hitlerem, by w ten sposób próbować przywrócić niepodległość ojczyzny. Część wybrała Wersa, inna część pierwszą armię Wojska Polskiego i tak szli aż do Berlina. Zdawali sobie sprawę, że dla nich najważniejsze jest wolna, suwerenna ojczyzna. Biedacy przeliczyli się. Wielu walcząc z hitlerowskim wrogiem u armii bolszewickiej już po zakończeniu wojny poniosło śmierć męczeńską przez NKWD. Nie doczekali wolnej ojczyzny. I rozpoczęła się długa, prawie 50-letnia niewola sowiecka. Ale wiemy dobrze, tu akurat jesteśmy już tacy, którzy pamiętają te czasy, że i w tych czasach trudnych naród nie dał się zniepokoić. Naród nie zatracił wiary, nie zatracił historii swej ojczyzny, pamiętał o swoich dziadach i pradziadach, którzy przelewali krew i dlatego czekali. Czekali na stosowny moment. Wydawało się, że będzie to rok 80. A kiedy zawiedli się, może 89, 90. I okazuje się, że dalej jesteśmy zawiedzeni. Dalej. Ten rozwój Polski, czwarty rozpoczęty 17 września 1939 roku trwa dalej. Przecież nie mamy praktycznie polskich zakładów. Jeszcze mamy objawy KGHM Polska Miedź S.A. A reszta? A reszta sprzedana. To jest obraz przyszłości młodych pokoleń, kształceni przez naród polski. Przez nasze składki, które przecież odprowadzane są. Wprawdzie bardzo skromne, ale są na naród. Ponad 3 miliony ludzi bez pracy, bez przyszłości. I dlatego właśnie dzisiaj jest stosownym momentem do zastanowienia się i żarliwej modlitwy o opamiętanie dla nas rządzonych, ale jeszcze więcej dla rządzących, aby ratować to, co można. A mamy do uratowania chyba największy skarb. Przyszłość naszego narodu i Kościoła, dzieci i młodzież.
nazywamy w tygodniu modlitw o chrześcijańskie wychowanie młodzieży, dzieci. To nam jeszcze pozostało. Na jak długo? Nie wiadomo. Bo jeżeli już dziś w przedszkolu wychowują do życia bez Boga, bez szacunku do człowieka, jeżeli już dziś mówi się, że Bóg wiara w utopię, mamy prawo żyć, cieszyć się życiem, to dokąd dojdziemy? I dlatego trzeba, byśmy szczerze zaczęli modlić się zarówno za nauczycieli, katechetów, jak i wychowawców, ale przede wszystkim za siebie, rodziców, dziadków. Abyśmy umieli troszczyć się na każdym kroku i zapobiegać tym niebezpieczeństwom, na które dzieci i młodzież dziś są coraz bardziej narażone. Kto ma być dla tych dzieci i młodzieży autorytetem? Jeżeli nie ma matki, nie ma ojca, jest partner, partnerka, kto ma uczyć, wychowywać do życia w miłości, jeżeli sakramentalne małżeństwo, które jest podstawą po prostu ludzkości, niestety dziś próbuje się deptać, pośmieszać i sprowadzać na marnotrawstwo. Dlatego nie możemy przestać tego ważnego problemu. Musimy być na niego uczuleni. Musimy zdawać sobie sprawę, że w dużej mierze od nas będzie zależeć obraz przyszłych dzieci i młodzieży. Jeżeli dziś nie dominujemy, zlekceważymy, możemy kiedyś tylko płakać i narzekać, ale to już będzie za późno. Zakład sprzedany przy dobrej koniunkturze można wybudować nowy inny. Ale człowieka zniszczonego, wydartego z serca Boga, niejednokrotnie już nie da się zmienić i wrócić. I dlatego trzeba, abyśmy byli uwrażliwieni, abyśmy umieli patrzeć na wszystkie tak bardzo zakamuflowane rozporządzenia, czy to władz oświatowych, czy władz rządowych. Niestety, dziś próbuje się wiele rzeczy w białych rękawiczkach czynić, a kiedy się człowiek zorientuje, że jest za późno. Dlatego ta czujność, ta troska, której nie wolno nam przestać. Trzeba się modlić za tych, którzy odjęli się sprawowania władzy, a do niej nie dorośli. Same problemy. 3 dni manifestacji w Warszawie. 3 dni sprzeciwu. Nie solidarności. Wszystkich związków zawodowych. A zatem to nie tylko już solidarność, to już OPZZ, to związki branżowe, wreszcie mówią, nie można dłużej. I okazuje się, że nie było z kim rozmawiać. Ci, którzy biorą pieniądze za sprawowanie władzy i którzy uważają się za naszych przedstawicieli, zlekceważyli ich pracę, uciekli, nie było ich. Ale może za to, że ich nie było, był spokój, była radosna manifestacja.
zafascynowanie warszawiaka. Dziękowanie. Jak mogli tak radośnie witali, a nawet dzielili się z różnymi jakimiś momentami, byli wdzięczni, że wreszcie próbują obudzić Polskę z lewaru. Niewątpliwie to wszystko dzieje się również dzięki Radiu Maryja i Telewizji. Przecież Pan nieustannie słyszy prawdę, która, o której Chrystus mówi, że nas wyzwoli. Nie wszystkim się to podoba, ale niestety, gdyby nie te katolickie media, gdybyśmy o wielu sprawach w ogóle nie wiedzieli. Nie mieli pojęcia, byśmy się obudzili pewnie już jako wasyle wschodu czy Niemiec. I dlatego właśnie tyle nienawiści, a jednak widzimy Boża wola powoli próbuje prostować tę drogę. I dlatego poprzez naszą żarliwą modlitwę myślę, że jesteśmy w stanie dochować pewności Bogu Ewangelii Krzyżu. Że jesteśmy w stanie uratować to, co będzie decydowało o przyszłości naszego polskiego narodu. Niech nam w tym Pan błogosławi. Wiemy, że nie znajdziemy nigdzie na ziemi trwałego pokoju. Dlatego z wiarą uciekajmy się do tego, który może dać nam pokój wiecznie trwały i módlmy się wołając. Sprawa, by papież, biskupi i kapłani, głosząc swoje słowo, siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Ciebie prosimy. Sprawa, by skłóceni ludzie dążyli do wzajemnego wybaczenia, szczególnie tam, gdzie panuje niesprawiedliwość. Ciebie prosimy. Sprawa, by organizacje międzynarodowe czuwały nad jednością, zwłaszcza tam, gdzie panuje zwątpienie. Ciebie prosimy. Chryste, Królu Książę Pokoju, pozwól naszemu narodowi cieszyć się wolnością i żyć w pokoju bez lęku przed drogą wojen i terroryzmu. Ciebie prosimy. Chryste, Królu Biegów Nieśmiertelny, obdarz życie wiecznym wszystkich, którzy ponieśli śmierć, stając w obronie Ojczyzny i jej praw, jak również zmarłych, polecanych w tej Eucharystii Michalinę, Pawła, Polonię, zmarłych z rodziny Rosji. Ciebie prosimy. Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, prowadź ku zwycięstwu nasze dzieci i młodzież, by dochowali wierności Chrystusowi, Krzyżowi Ewangelii. Ciebie prosimy. Dziękując wraz z Krzysztofem i Iwoną z okazji 22. rocznicy pożycia małżeńskiego za dotychczasowe łaski, prośmy o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata. Ciebie prosimy. Chryste, Królu, drogo nasza, prawdą i życiem, dopomóż nam, modlącym się dziś za Polskę, żyć godnie i kochać naszą Ojczyznę. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, Książę Spokoju, uwielbiamy Cię za Twoje nieskończone miłosierdzie, w którym znajdziemy prawdziwy pokój.